Fiodor Czerkaszyn, przed oficjalną ceremonią ważenia. Fiodor, słyszałem, że w ogóle ciężko znaleźć rywala dla ciebie. Nie wiem, to może jakieś takie rozmowy, jakieś gadki chodzą, ale mi tak się wydaje, że nie. No, nie jestem promotorem, tak? Nie mogę tak mówić, tak czy nie. Natomiast teraz będzie ciekawa walka. Taki test dla mnie, ponieważ doleciał już w końcu przeciwnik, wszystko jest ok, jest zdrowy, też jest gotowy jutro do pojedynku, także zobaczymy, ciężko coś powiedzieć. Rywal w rozmowie z TVP mówi, że docenia ciebie, ale nie po to przeleciał tyle godzin, żeby przegrać przed czasem, czy polec od razu w ringu. Są tylko słowa twoim zdaniem, czy rzeczywiście on jest zmotywowany do zwycięstwa? Tak, oczywiście i tam oglądałem, też on wiedział o walce za wcześniej, czyli 7 tygodni przed walką szykował się. Oczywiście oglądałem go walki, jest twardy, jest zmotywowany. Ciekawe, że on walczył w Muay Thai, w K1, czyli taki ma styl niestandardowy boks. Ja tak samo walczyłem w K1 w Muay Thai i jeszcze uczy się tego boksu. I tak naprawdę mi tak się wydaje, że może wyjść ciekawa walka jutro. Tak samo Andrzej Wasilewski w rozmowie z TVP mówił o tym, że no tak jak mówiliśmy, trudno znaleźć dla siebie rywala. Czujesz, że to jest ten moment, w którym twoje notowania idą w górę i naprawdę będzie, żeby rozwinąć ciebie, znaleźć trudno takiego przeciwnika na najbliższe walki, na przykład nie 80, tylko na przykład jakieś 12 rund i na przykład pas regionalny i wtedy jest już problem. Wiesz co, na razie tak nie pokazałem, nie? No tutaj jeszcze, także po prostu to mówię, jeszcze rozmowy. Ja to staram się tego nie słuchać w ogóle. Robię po prostu swoje, to co lubię. No i jutro to od jutrzejszej walki już jakieś tam nawet dla siebie można wyniki robić. Natomiast przeciwnicy, no wiadomo, to odpowiada nasz promotor i on wie, jak prowadzić tą karierę. Także zobaczymy. Mówię, że nie trzeba zabiegać naprzód. Teraz mam przed sobą jutro walkę i tyle. Ostatnie pytanie, czyli jak standardowo, prawy na dół i koniec walki. Nie. Pierwsze to lewy na dół, a po drugie to nie nastawiam się nigdy. Także spokojnie. Widzimy się jutro. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich jutro. Kibicujcie, oglądajcie. Trzymajcie kciuki. Super. Dzięki wielkie. Dzięki. Powodzonka.